Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. Tomasz Pajączek, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Trwa 35. rajd Dakar, za nami 4 etapy rywalizacji. Niestety w imprezie nie uczestniczy już Krzysztof Hołowczyc, który po wypadku musiał zrezygnować z dalszych startów. Udział w Dakarze ma także wrocławska załoga KRD Team. Smutek i niedowierzanie to najczęstsze uczucia, jakie towarzyszyły członkom Poland National Team po wycofaniu Hołka. Lider kadry w poniedziałek uległ wypadkowi na trasie 3. etapu rajdu. Doznał złamania kilku żeber oraz urazu kręgosłupa. W ciągu najbliższych dni ma zostać przetransportowany do Polski. Oprócz fantastycznej przygody, Dakar niesie w sobie wiele niewiadomych i niebezpieczeństw. Mocno na swojej skórze odczuł to właśnie Krzysztof Hołowczyc. Na razie dobrze zastępuje go Adam Małysz, były skoczek narciarski. Awansował wczoraj na 19. miejsce w klasyfikacji generalnej. Pilotuje mu Rafał Marton. Liderem wśród kierowców jest francuska załoga Stefan Peterenzel, Jean-Paul Cotret. Małysz i Marton mają do nich niespełna 2,5 godziny straty. Rajd Dakar to oczywiście nie tylko zmagania samochodów. W czołówce kierowców jadących quadami jest dwóch Polaków. Rafał Sonik na 3. pozycji i Łukasz Łaskawiec na 5. W gronie motocyklistów 10. miejsce zajmuje Jakub Szygoński. W grupie ciężarówek najmocniej trzymamy kciuki za obecnie 46. załogę rajdu, czyli zespół Grzegorz Baran, Robert Jachacy i Bartłomiej Boba, a to dlatego, że ten ostatni jest mocno związany z Wrocławiem, tworząc wspólnie z Martinem Kaczmarskim naszą załogę KRD Team. Kaczmarski może z bliska kibicować Bobie i przyglądać się na własne oczy, jak przebiega rajd Dakar. Członek Poland National Team jest bowiem w gronie obserwatorów. Kolejną edycję rajdu spędzi już w samochodzie, a pilotować go będzie właśnie Bartłomiej Boba. Rajd Dakar 2013 zakończy się już 20 stycznia w Santiago. A teraz wieści z ostatniej chwili. Ekipa z pilotem Bartłomiejem Bobą nie bez problemów ze sprzętem wyruszyła na trasę 5. odcinka. W ciężarówce Polaka padły wszystkie 4 tylne amortyzatory. Ekipa zgubiła także płotnik z chlapaczem. Dzięki pomocy amerykańskiej załogi Gordona z pożyczonym chlapaczem polska załoga w rajdzie Dakar może jechać dalej. My pozostajemy w tematyce samochodowej, ale powracamy na Dolny Śląsk. Już w sobotę na torze Redeku przy ulicy Rakietowej we Wrocławiu odbędzie się pierwszy etap wrocławskiej ligi Time Attack. Do imprezy wciąż można się zgłaszać. WLTA jest organizowana już po raz 3. Z roku na rok liga cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Sezon się składa z 12 rund. Mamy już ponad 80 załóg w tym najmocniejszej klasie. Jest ponad 20 samochodów, więc mam nadzieję, że będzie to atrakcyjne dla kibiców. Co ważne, do imprezy wciąż można się zgłaszać. Wystarczy wejść na stronę www.wlta.pl. Dział zgłoszenia, wysłać swoje zgłoszenie, opłacić to zgłoszenie, żeby mieć pewność startu i praktycznie każde auto, które jest dopuszczone do ruchu drogowego, może u nas brać udział. Jak w każdych zawodach i każdej lidze, także i WLTA są faworyci, choć poprzedni zwycięzcy wcale nie są skazani na sukces, wielu będzie im chciało odebrać tytuły. Jest kilka osób, natomiast jest bardzo dużo nowych uczestników, co nas też również cieszy. Jeśli chodzi o starych wyjadaczy, no tutaj troszeczkę może się to wszystko pozmieniać. Niektórzy niestety już nie startują w tym sezonie, więc zobaczymy, co przyniesie 2013. Wrocławska Liga Time Attack jest profesjonalnym przedsięwzięciem. Organizatorzy dbają o każdy detal. Pomiar czasu na imprezie jest za pomocą fotokomórek, czyli tutaj mierzymy czasy do tysięcznej części sekundy, co już nieraz zaważyło na wynikach końcowych. Do tego impreza oczywiście jest ubezpieczona. Są osoby, które oczywiście ogarniają cały teren, tak zwani sejfciarze w kamizelkach odblaskowych, więc wszystko jest, że tak powiem, jasne dla kibiców. Dla kibiców oczywiście strefy są wyznaczone. Także jest tutaj pełen porządek na imprezie. Na torze warto pojawić się w sobotę, ale nie tylko w ten dzień. W ostatnich miesiącach w obiekcie Redeco sporo się zmieniło. Od stycznia tor ma dla fanów motoryzacji nową atrakcję.
Wprowadzone zostało w ofertę wynajmierajdówkę.pl, czyli można spokojnie do jazdy sportowej wynająć sobie samochód rajdowy, przygotowany do tego. Są dwa samochody w chwili obecnej w ofercie. Jest tutaj kultowe E30-325, jest ogólnie tył napęd BMW i przednie napęd GSI sportowe. Z kubłami, z klatką, ze wszystkim, czyli jeżeli ktoś tutaj chce pojeździć sportowo u nas na torze albo chciałby uczestniczyć tutaj w zawodach WLTA, które są cały sezon już jest rozpisane na 12 miesięcy, na 2013 rok i chciałby uczestniczyć w takich zawodach, nie ma czym, to serdecznie zapraszamy, może od nas wynająć samochód. Przypomnijmy, w sobotę na torze Redeco przy Rakietowej we Wrocławiu pierwsza impreza z cyklu Wrocławskiej Ligi Time Attack, start zawodów o 9:00. Tenisistki stołowe AZS-u Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław rozpoczną w sobotę rundę rewanżową Ekstraligi. Szósta drużyna tabeli podejmie sklasyfikowany 3 lokaty wyżej zespół z Polkowic. Od tego spotkania bardzo wiele zależy. Wrocławianki spisują się w tym sezonie nadspodziewanie dobrze i gdy utrzymają dyspozycję, powinny powalczyć o medale Mistrzostw Polski. W pojedynku derbowym nie będą jednak faworytkami. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się wygraną MKSTS-u 3-2. Punkty dla naszych akademiczek zdobyły Natalia Bajor i Ada Jończyk. Wtedy jeszcze w drużynie z Wrocławia nie występowała Geng Yaning. Od momentu, gdy Chinka dołączyła do zespołu, wrocławianki są groźne dla każdego. Oprócz zawodniczki z państwa środka, barw AZS-u Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław powinny bronić jeszcze Daria Łuczakowska i Natalia Bajor. Gospodynie nie ukrywają, że zamierzają się zrewanżować za porażkę z pierwszej rundy. Mają ku temu sporo atutów, własną halę, kibiców, dobrą ostatnią formę. Mecz jest niezwykle istotny dla układu tabeli. W przypadku wygranej wrocławianki zrównają się punktami z MKSTS-em i będą miały otwartą drogę do czołowej czwórki ligi. Początek spotkania w sobotę o 16:00 w hali przy Kamiennej we Wrocławiu. Zawodnicy wrocławskiego klubu karate Kyokushin Agnieszki i Sylwestra Sypieniów przygotowują się do pierwszych startów w nowym roku. Już w lutym seniorzy wybierają się na Półwysep Iberyjski, by powalczyć w Mistrzostwach Hiszpanii. Rok 2012 to przede wszystkim kolejny tytuł mistrzyni świata na koncie Agnieszki Sypień. Sukcesów było jednak dużo więcej. W klubie myślą już jednak tylko o przyszłości. Przed karatekami sporo nowych wyzwań. Zaczyna się naprawdę bardzo ciężki sezon. Najbliższa impreza, która nas czeka. Pierwszy raz jedziemy na Mistrzostwa Hiszpanii. Jest to taki, to są Mistrzostwa Hiszpanii, tak wspomniałem, ale międzynarodowe, czyli mogą wystartować ekipy z Europy i wybieramy się po raz pierwszy, chcemy tam sprawdzić swoje siły, zobaczyć jak to nasi zawodnicy będą się sprawdzali podczas takiej imprezy. Seniorzy to jedno, ale ważnym ogniwem klubu jest też młodzież. Najbliższa impreza, najważniejsza taka dla tych młodzieży, odbędzie się w Tokio. Podczas Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn odbędzie się też Międzynarodowy Friendship. To jest taki bardzo duży turniej. 2000 zawodników z całego świata startuje i wśród nich będzie startowało 3 naszych najmłodszych zawodników. Spore oczekiwania po nowym roku ma lider klubu Patryk Sypień, mierzący nie tylko w sukcesy na polskim podwórku. Mistrzostwa Polski Open, jak i wagowe będą bardzo ważną imprezą dla mnie, ponieważ w 2012 zarówno na jednych, jak i drugich stanąłem na najwyższym miejscu na podium, na pierwszym. Dlatego w tym roku będę bronił tego tytułu, ale wydaje mi się, że najważniejszymi imprezami na pewno będzie marcowa, czyli Mistrzostwa Europy w Paryżu i, jeżeli będzie możliwość, w kwietniu Mistrzostwa Świata. Póki co szykuję się w lutym do Hiszpanii, otwarte Mistrzostwa Hiszpanii, będzie taki, powiedzmy, sprawdzian przed tymi marcowymi Mistrzostwami Europy. W Hiszpanii powalczy także Ewelina Urbanowska. Dla młodej zawodniczki start ma być kolejną lekcją. W tym roku chce przede wszystkim dobrze prezentować się na krajowych imprezach. Największe wyzwanie to będą na pewno Mistrzostwa Polski i zarówno wagowe, jak i Mistrzostwa Polski Open i postaram się tam powalczyć. To są takie najważniejsze zawody dla mnie jak na razie. Spore nadzieje trenerzy wiążą z młodym Kamilem Janusikiem. On oprócz zwycięstw w poszczególnych turniejach ma jeszcze inne cele na 2013 rok. Chciałbym poprawić szybkość i jakby to powiedzieć, przytyć trochę, bo jestem dość lekki jak na swoją konkurencję. Wszystkim karatekom życzymy w nowym roku realizacji tych wszystkich celów. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości Sport Game jutro rano o 7:15. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z
Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta.